Cześć, z tej strony Saliva. No to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Crisis Multiplayer w 2022 roku. Zagramy sobie na nowej mapie Reclamation. US and Korean forces have requipped... nie zdążyłem przeczytać. Pewnie wy zdążycie, ponieważ możecie sobie zatrzymać film. I my sobie zagramy pierwszy raz na tej mapie, na reklamacji. Wygląda mianowicie w ten sposób. Kurde, co to, nie da się wysoko wlecieć? Czekajcie. O kurde, cave'y. Riverjet lubi to. No i cóż, no wygląda ciekawie. To jest mapa, widzę, Power Struggle, więc to nie będzie żaden jakiś ten deathmatch. Wygląda fajnie. I sobie za nich chwilę pogramy. Oczywiście jest ze mną Quark i sobie dołączymy do Korańcza. Ale za głośno. Mam nadzieję, że film mi nie przerwie. Najwyżej zrobię teraz krótkie cięcie i sprawdzę, wszystko jest kites, majonez. Okej, wszystko jest w porządku. Nie grałem w tym filmie, jak mówiłem, i on się prezentuje bardzo fajnie. Rozmieszczenie jest, czy powiedzieć uczciwe, ciężko mi powiedzieć. Obie bazy są pomiędzy, idealnie pośrodku fabryka prototypów. Punkty są dosyć świetnie od siebie oddalone, ten bunkier tylko mnie zastanawia, nie jest idealnie pośród bliżej Amerykanów, ale zależy to od mapy. Chodźmy, wyjdźmy na zewnątrz. Okej, pojazdy są. Quark zaczął wcześniej, może on tutaj sobie rozstawić pułapki. Ale on raczej to nie jest to nie jest tak, nie jest tak, nie jest tak, nie jest tak, super. Ale to można poza mapę wyjść, bo to jest może idealny plan snajpienia. Albo może ktoś nie chce się bić. Bardziej tak jak zwiedzanie. Nie wiem, to nie prawda. Ale jest już niewidziana ściana. Niewidziana ściana jest. No dobra, chodźmy na piechotę. Zobaczmy sobie tutaj budynki. No ogólnie luźne jak plantatum, tylko taka lepsza, większa. I może tutaj będzie można chociaż pojazdy lekkie budować, co też może być przyjemne. Sam w tym, że no kręci się jedynce tutaj tradycyjnym. Nie tak. O tak. Gdy się jedynce, no to damage te wyrzutnie rakiet zadają okropne i pojazdy to raczej padają na hita. Więc pewnie wszyscy woleliby grać piechotę. Dobra, gdzie jest nasz Quark, kochany? Bo coś tu za spokojnie. Chyba, że on sobie zwiedza tak jak ja. Nie ma go w pobliżu. No i cóż, no myślę, że takie pół godziny gameplayu nie się zniknie aktualnie. No to właśnie na tych przypadkach się robi nagrać i nie być, że tak powiem, wideo zbyt duże lub za długo się renderować. Jak wyjdzie, to zobaczymy. Intel Core 2, ojej. Super! Super bunkier. Taki niedokończony, ale fajny pomysł z budynkiem, który dopiero powstaje. Można tu sobie zrobić wyrzutkę snajpić sobie, chociaż snajp to ciężko powiedzieć, ale klimat jest tej mapy. O, mogę tu przyjmować. Dobra, przyjmijmy sobie bukiem spokojnie. Powiem tylko tak, że będę film prowadził w języku polskim, ale będę starał się też napisy po angielsku dodawać, jak się da, bym się zabił. Nie pykło mi, bo ja to robię tym, przyłączę moduły za pomocą scrolla. A moja myszka jest katastrofalna, w sumie mogę wam zdjęcie teraz pokazać, pewnie teraz widzicie lub nie. Tak, taka zwykła myszka bojowa za biurowa za 20 zł. Tak ubrana. Czasem potrafi naprawdę nie mieć prosić, tu już. No, tutaj z Quarkiem sobie gadamy na luzie, zgadzamy się, że on też nie gra, to mają po pierwszy raz taką... no wiem, gdzie jest ta fabryka. D1, a to ta fabryka, no dobra.
Ale ogólnie dziwne, że dwa bunkry są koło siebie, to dosłownie walka jest sąsiadów. Sąsiad, albo dwa Twixy, lewy i prawy, to się biją między sobą. To takie logiczne, nie? Dobra, mamy tu pojazd. Zajrzyjmy sobie kolejny bunkier. Ale zbliżamy się powoli, widzę, do bazy. Uuu, a ładnie to teraz wygląda w przybliżeniu. Ekstra! O kurde! To jest sztab, czy tam rozwalony chyba most. Tu baza przeciwnika. Widzę już... Raczej zapał przeciwczogowy nie świadczy o tym, że tu powinienem wjeżdżać. Jest, da się coś rozbić? No, jest błąd szkolny, nigdy nie przyjąłem jednego niewidzialności. O! Kibel Shreka. Szkoda, że nie można zamknąć. Nie da się. Kurde. Shrek forever, oczywiście. O, Quark jedzie. Pytam, o, chcę walczyć jednak. O, ładnie. Niepotrzebnie chciałem podbiegać, bo on ma dobrą broń właśnie na bliski dystans, a ja sobie ten podskoczyłem do niego. Ale chodzi o to, żeby też troszeczkę tutaj było tego, tej akcji, nie, a nie tylko sielankowe zwiedzanie. Gdzie jesteś, Quark? O to chodzi, żeby też się pobawić, pograć normalnie, wypróbować tę mapę. Mam cię, Quark. Dawaj mi ten swój karabin, gdzie go położyłeś? Ślepy jestem? Ślepy jestem, jak kret. My nie podstawiamy, nie jesteśmy hamami, prostakami. A my chcemy trochę tutaj tę mapę pozwiedzać, pograć. Quark. Fajna dziura. Nie wiedziałem, że to taka jest. Czyżby podziemne te? Cave Jet byłby szczęśliwy. Ale on by tutaj nas bił. O kurde, nie chciałbym tutaj River Jetta. River Jet by tutaj... River Jet could be murder us here. O! Kurde, ślepy jestem? Jakiś, mam biały dymek w ogóle. Ktoś jeszcze gra? Chodzi dźwięki? O ja to słyszę. Maximum speed. Z takiego dystansu to jest trochę przesadzone, nie? Ale fajne jest, bardzo mi się podoba mapa już. Jest, no ogólnie tutaj dużo możliwości pojazdami, bardzo chciałem zobaczyć, jak się jeździ. No właśnie, zobaczmy w kilka prototypów, w końcu tam się skierujmy. Quark pewnie będzie chciał nam trochę poprzeszkadzać. I... No, bym powiedział, jak w kampanii nawet, ładniej niż w kampanii tutaj jest zrobione. Better than campaign.
No co, wchodzimy. Mam nadzieję, że to nie zaminowałeś parku, stoisz na prezentów urodzinowych. Nie ma tutaj na wejściu. Nie ma. Nie ma, wszystko ok. No dobrze. No ogólnie wygląda całkiem spoko. To jakieś, o, nawet napisy ładne są widoczne. Nie zawsze to jest. Bardzo mi się ogólnie ta mapka podoba. Super by było właśnie na takie luźne, większe bitwy 8x8, 10x10. Może nawet jeszcze więcej, bo mapa jest duża. Daje dużo możliwości, ale jednocześnie taka troszeczkę ciasna. To powoduje, że ona jest bardziej szersza. Mi się to bardzo podoba, lubię takie mapy i to już jest ogromny plusik według mnie, co do oceny. Zobaczymy, co jest w tej fabryce... Ale to zrobimy w takim innym miejscu, tę bombę. Nie będę tutaj stawiał chamsko. Weźmy amunicję. Postawimy sobie bombę w jakimś innym miejscu, może bardziej w stronę... O ty kurde! Aż już drygłem. Oh crap. Oj. No kurde, no. Mówiłem, że zbyt pięknie jest, nie? Zbyt pięknie, żeby było zbyt tak czysto jak było, nie? Nigdy nie spoczywaj na laurach. No dobra, skoro tak się... A, tu flaga. To tak się chcesz quark bawić, no to proszę bardzo, no to będę zostawiał miny, ja myślałem, że nie stawiasz, jednak stawiasz. Nie doceniłem cię. No dobra. Dam radę przyjechać koło bazy bez donate'u. O kurwa! Spadamy w dół. Gieta. O kurwa, fajnie. Też ładnie, ogólnie bardzo mi się podoba prezentacja. Kurde, ja już mam wszędzie wrażenie, że tu Claymore Quark stawia, a to tą salat najwięcej stawia. O, słyszałem to. Kurde, myszka mi się zapisiła, ale to było dobre, kurde, wjechał tutaj. Dobra, on tutaj w tym punkcie pewnie, co? Czy nie? Where is Quark? Where could be he? Oh, he is there. Co to kurde, zamknął się w fabryce? No dobra. Maximum speed. Maximum armor. O kurde, co to jest za fabryka? Siema, Quark. Wiem, że wpadłeś. Zapraszam na ponownie. To bunkier jest w ogóle obok. O, tak się prezentuje. Wow, prosto we mnie poleciał. Ale rąbło. No, Quark, zemsta jest słodka. Musisz to przyznać. Reactor power 50%. Radiant
technology now available. Automatic construction commencing. Gdzie on jest, kurde? Siedygam. Won jest to snajperko. Maximum speed. Kurde, jeszcze mi miny podłożyć. Wiem, że podłożyłeś mi to, co ja głupi jestem. Rurka, rurka. Bonifacy. Ale polecił jak małyś. O kurka, poleciał. O jest taki pęu. Pęu. Okej, dobra, ogarnij się. Sullivan. No nic, mamy spokój chwilowy od niego. Ale chyba mi tyle min podłożył, że to jest głowa mała, co? Podłoże, pewnie fajnie, jak rzucić granatę. Ale no cóż, coś się nagra. Pozwiedzajmy jeszcze trochę. No, mapa jest chyba otwarta, ale widzę, że jest niewidzialna ściana, co powoduje, że trochę ciężko się zapoznać, ale to też jednocześnie trochę takie wrażenie, że no niby ktoś tam daleko może być, a wcale. No dobra, Kłark tu gdzieś siedzi, pewnie jest przede mną, bo to nie widzę, chyba. Kłark, gdzie ty jesteś? LOL? Siedzi sobie na górze, nie? A, domyśliłem się, nie? Że użyłeś tej komendy. Dobra, siedź sobie tam, bo mi nie przeszkadzasz. Dobra, zobaczmy sobie tutaj dookoła patyki. No, no fajnie, tylko no... Sęk w tym, że... Crysis, no tutaj multiplayer nie ma map, które, że tak powiem, tylko rozwalanie się wtedy trochę i tak dalej. I w związku z tym, no takie też powinno też się rozwalić normalnie, bo to pewnie w tym, w kampanii, albo niektóre multiplayery mamy. Ale no cóż, no jednocześnie to chodzi o presję spadały. Quark się zreskił akurat. Akurat musiałeś się zreskić, to wiesz co? Zabił się tam na górze, bo wiedział, że jak ja go nie zabiję, jeśli go nie zabiję, to się nie wydostanie. No i lecę, zrobił mi plecy. Ale ogólnie super mapka, no naprawdę. Bardzo chętnie mi chwilę zagrał, by było więcej osób. Będę mogę Quarka przejechać, no sobie nie ucieknie. Nie, kto tam nazywał, że to jest coś tylko mniej. O, tą salaskę, co tu jest, super. Nie wiem, gdzie to jest. Pomyli! Kurde, czekam, drani. Czekam, powinien mieć killa za to, a nie kurde, że samobójstwo zdechnąłby ode mnie. Ale no... lewo!
To nie widział. Trudno. Zginął śmiercią bohatera, dał mi wizję. Tun. Tun salad. It's a trap. No nic, taka luźna gierka z komentarzem, uważam, że czasem to fajnie, bo tak trendwo czasem jest w tym moich tych. Maximum speed. Kurka, myślałem, że go wymanewruje. No to zaradny stadar. Ładnie tak, Jezu, to jest pod zło, pod kampienie. Jest bardzo dużo zło, jeżeli chodzi o kampienie, naprawdę. I czegoś takiego, to jest tak zła pod tym względem. Mapka lub bardziej lokacja. O tu, proszę się w końcu. No. Oh my god. Those lad definitely need coffee. Maximum armor. No, good job, Tom. Not quite. Oh god. Maximum armor. Give me your penalty. Bunker under attack! Echo 7! Maximum armor. Kurde, barki jeszcze? Echo 7! No kum, czemu teraz pijesz się gdzie indziej? A, zajmujesz, okej. Okay. Dobra, no może... Czas pomyśleć, no nie wiem, czy... Wejdzie pułapek? Prawo tu. Dobra, zostawmy tu pamiątkę. No dobra, gramy teraz na serio. Zobaczę, ile czasu zostało, bo już widzę, że prawie chyba pół godziny gramy tę mapę. No, zaraz kończymy. Gameplay nie może przekraczać więcej. Ewentualnie to będzie do shortsów albo jakichś moich tych filmów, wiecie, typu Funny Moments albo kompilacji animacyjnych. O, płacz, kropka, małe. Już biegnę tu. Okej!
Right away! Die. Shit, you're still alive. Work! Hunter under attack! Echo fight! You got him. Wiedziałem, że on go złapie. No tak, definitely scared. To jest trochę dzwonitań, że taki du-du-du, like shark. O kurka, normalnie kierowca. O. I to jest mój. Jedźmy z tej dziury. Ale tu Salad bardzo fajną mapę polecił. No i ogólnie ocena może mapy, no. Podoba mi się ogólny design, pomysłowo jest coś nowego, bardzo dużo coś nowego. Widać, że ktoś tutaj sam zaprojektował, czy tam przekonwertował mapę, mniejsza z tym. Ale przede wszystkim no, nowy design, więcej jaskiń, plantacji, to jest słabe mapa w porównaniu do tej, która jest na najszybszym. Jaskini nie znam dokładnie, może przejdziemy się szybciutko, nim zakończę ten odcinek. Ponieważ przyda się troszeczkę tutaj zobaczyć te jaskinie. No, fakt, pewnie nie są one duże. No, plantatio możemy tam jeździć samochodem. Tutaj wydają się no, mniejsze, ale zobaczymy. No musimy uważać, bo tu się czają z ciężarówkami, słyszę. Podobamy się. No nie, to samochodem by dało się jeździć, tak naprawdę o korzeniu są. Quark was here, definitely. Tak, dokładnie, on tutaj był. Zostawił ciężarówkę, se pojechał dalej. Znaczy poszedł sobie na piechotę, bo raczej tutaj ciężarówko to ciężko, ale no kurde. Już myślałem, że tutaj ktoś chodzi. No trochę można się tutaj... Nie, nie da się tam dostać? Może się da. O, cześć, Quark, miał, że wpadłeś do dziury ze mną. No wykrył mnie, bo słyszał, że ja tutaj coś się robił. O kurka, dobra, zostawię tę pułapkę. Need backup! Maximum strength. Dobra, dobra, już widzicie, to było fajne akurat. Żeby mina nie zapadła, nie? Dobrze! O, naprawdę to przeżył ten upadek, czy to był taki sok? Dobra. No kurwa! A, on tu mają... No, to jest akurat minus. Bunker nie powinien być tak kurde blisko, to według mnie jest... Kurde, widzę ten... Mordę! No ogólnie bardzo mi się podoba mapa. Kurde, no zasuwa to się na godzinę. Ah!
No dobra, ważne, że kurczę, takie wstawienie mapy w takim filmie z moim komentarzem jest odpowiednie. I no cóż, ze strony był Sullivan. Gram sobie Stun Salad, Quarkiem i You Head Is Not Safe. Trzymajcie się ciepło. Hej!